Cześć, witajcie na moim kanale. Opowiem Wam o dwudniowym wyjeździe do Legolandu, bo taki bilet można kupić, czyli dwa dni w Legolandzie, plus nocleg. Jeżeli chodzi o sam Legoland, sorry w ogóle za takie czasami takie będą ujęcia, po prostu emocje tam były takie, w ogóle, więc tak. To co tam widzimy, to te makiety i one były dla mnie czadowe, tak? Po prostu dla mnie to było wow. Natomiast moje dzieciaki kompletnie na to nie zwróciły uwagi. Na zasadzie ktoś wybudował z klocków, kiedyś coś dawno i tyle. Ale dla mnie one były super. Więc tak, co mamy w tym dwudniowym pakiecie? Mamy dwa bilety. A, dwa i pół tysiąca tyle za to zapłaciłem na czterosobową rodzinę. Mamy dwa bilety wstępu do Legolandu jeden nocleg ze śniadaniem. Ja nie byłem opcji z tam płatną, kolorową pościelą, tylko po prostu tą zwykłą. I, i po prostu były ręczniki i pościel w zwykłych kolorach i, i, i parkingi wliczone w, w cenę. I cóż, i to co mamy, to właśnie wstęp do Legolandu. To sobie zobaczcie na stronie, tak naprawdę, Legolandu, te wszystkie atrakcje, bo ja tu nie, nie chodzi o to, żebym to spoilował. Więc powiem po prostu, jaka jest moja ocena. A moja ocena jest generalnie taka, że Legoland jest fajny, ale dla dzieciaków takich do 12 roku życia. Dla starszych, część atrakcji będzie nudna a do tych najlepszych po prostu trzeba będzie stać godzinę w kolejce i to nie będzie wcale w sumie fajne tylko tak naprawdę nużące i, i, i nieciekawe. Makiet dzieciaki nie docenią a te atrakcje które są dla młodszych to, no, no to po prostu będą je nudziły. O takich atrakcji było tam kilka ale do tego akurat trzeba było stać równo 65 minut tak podaje zresztą Legoland bo tam jest taka apka w ogóle pobierzcie sobie tą apkę tam widać ile się stoi w kolejce do czego. To już jest atrakcja dla mniejszych dzieci i tutaj tylko było tylko pół godziny, no ale wiecie, jakby się z siedmiolatkiem stanie w kolejce na słońcu pół godziny, to też trochę długo, tak? Natomiast, no cóż, takie są te parki i rozrywki nowoczesne, że po prostu w kolejkach się dosyć długo do wszystkiego stoi, to chyba jest nieuniknione, no ale trzeba się uzbroić zwyczajnie w cierpliwość. To było super. Też sobie za to, że to ujęcie jest w ten sposób, jakby nie emocje mnie też nowo poniosły. Filmik jest nagrany w lekkim zwolnionym tempie, bo by tego nie było widać. To się wybierało jakby poziom emocji od 1 do 5 i przy piątce latało się w każdą stronę i to był dla mnie kompletny czad. No przy jedynce to się chyba nie obracało do góry nogami i kręciło się tak troszeczkę wolniej. No, tutaj znowu widzicie atrakcję, tam się pedałuje. Taka trochę dla młodszych dzieci. I cóż, w ogóle wszystko tam było w środku takie, wiecie, lego. No, po prostu gołębie, które siedziały na gzymsach, były z lego. O, przejazdka przejażdżka łódką dla małych dzieci. Place zabaw, słuchajcie, ich jest tam pełno po prostu. Te dzieciaki wszędzie mogą się bawić na placach zabaw. W ogóle atrakcje te ruchome są wyłączane godzinę przed zamknięciem. A te place zabaw są wcześniej. A tuż jest hotel, w ogóle, słuchajcie, i na środku tego piackiego hotelu LEGO stoi właśnie taka yy, wielki statek Lego. nie? Także po prostu super sprawa. Ja tym hotelem byłem oczarowany w ogóle i szkoda, że to tylko noc. O, tu jest taki tam panolek, po prostu w wersji, w wersji metrowej, który stoi już na wejście. Kapitalna rzecz i co, no, jakby hall w hotelu, no on też tak wygląda, no, po prostu maszt jak w, na statku Lego. A tuż jest pokój. To jest pokój i yy, pokój składa się z dwóch pomieszczeń. Dla dzieci, gdzie jest to łóżko piętrowe yy, i dla dorosłych. Yy, byliśmy też ze znajomymi, którzy miały im trójkę dzieci i oni mieli jeszcze dostawkę w tym pokoju dla dorosłych, czyli pokój wyglądał w sumie tak samo, yy, tylko tak naprawdę miał um, dostawkę. W pokoju jest też lodówka. Jakieś tam miejsce, gdzie można sobie zrobić kawę, i telewizor, w którym na okrągu lecą bajki Lego. A tu już dochodzimy do śniadanka, i śniadanie. Najpierw to było takie miejsce, gdzie można było poczekać. Słuchajcie, na śniadanie było wszystko. To było kapitalne śniadanie, po prostu. Ja czytałem jakieś opinie, że to śniadanie słabe i tak dalej. No, gdzie ono słabe, tak naprawdę? Było po prostu jak w dobrym hotelu. Tak byłem w różnych hotelach, lepszych, gorszych. No, natomiast powiedzmy, że jak w takich europejskich, hiszpańskich, czterogwiazdkowych hotelach, to na, na, na wakacji All Inclusive, no to, no to generalnie to śniadanie wyglądało mniej więcej tak samo. Tak? To akurat ja skorzystałem i kręciłem jak nikt się nie, nie nabijał, natomiast jakby no tu pan smażył. Na...